Przechodzimy do kolejnego punktu naszych obrad. Projekt uchwały w trybie dwóch czytań. Zmiany w budżecie miasta Krakowa na rok 2013 dotyczy zmian w planie wydatków w działach 600, 750, 801 i 921. Zadania priorytetowe 9. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 1501. Pierwsze czytanie, referuje pani dyrektor Małgorzata Okarmus. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, projekt uchwały dotyczy przeniesienia między działami środków w kwocie 3650 zadania obsługa dzielnic na zadania priorytetowe oraz zmian w planie wydatków w kwocie 16400 w ramach zadań uznawanych przez dzielnice za priorytetowe. Są to zmiany dzielnicy 3, 12 i 15. Dziękuję. Dziękuję pani dyrektor. W tej sprawie pozytywną opinię wyraziła Komisja Budżetowa jednomyślnie. Czy są stanowiska innych komisji? Nie widzę. Stanowiska klubów radnych? Nie widzę. Otwieram dyskusję. Kto z państwa radnych chciałby w tym punkcie zabrać głos? Nie widzę. Zatem zamykam dyskusję i stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 6 Statutu Miasta Krakowa określam termin wprowadzenia autopoprawek na dzień 29 października 2013 godzina 15 i ostateczny termin przyjęcia poprawek na dzień 31 października 2013 godzina 15.